Forma jest czytelna. Ta buźka ma powiedzieć najmłodszym wszystko o stanie powietrza w mieście danego dnia. Te tablice będą znajdowały się we wszystkich jednostkach oświatowych, we wszystkich szkołach, przedszkolach i działać będzie to na zasadzie takiej, że osoba odpowiedzialna, to dyrektor bądź nauczyciel w danej jednostce oświatowej będzie codziennie, co godzinę sprawdzał, jak wygląda stan powietrza, a to można spokojnie wejść na stronę miasta Jeleniej Góry, gdzie taki stan powietrza jest co godzinę aktualizowany, bądź też na stronę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tablice mają zostać zawieszone w placówkach oświaty w miejscach ogólnodostępnych. Pogadanki na godzinach wychowawczych też pokazały, że dzieciaki rozmawiają o tym w domach i jest to temat po prostu ważny dla każdej rodziny. Jesteśmy mniej więcej, jeśli chodzi o zanieczyszczenie, szczególnie tym drobnocząsteczkowym, powiem tak, tym PM2, porównywalni do ogromnych aglomeracji, czyli na przykład do Pekinu. Przecież tam chodzą ludzie w maskach przeciwsmogowych. Sytuacja jest taka, że my jako dorosłe osoby takie maski możemy nosić. Natomiast nie ma takich masek i nie wolno takich masek zakładać malutkim dzieciom. A ich płuca, ich skóra jest najbardziej chłonna. To jest niebezpieczne. No, moje dzieci są dorosłe, one niedługo będą miały własne dzieci. Tablica ulokowana zostanie również w żłobku miejskim. Te, co są u nas na placówce, to też zerkną rodzice w to. I chociaż ten maluszek to nie zrozumie, ale rodzic na pewno dostosuje się do tego, co tam jest. Bo przede wszystkim jesteśmy wzrokowcami. A skoro jesteśmy wzrokowcami, to jak wchodzimy i widzimy stan zanieczyszczenia, czy ilość przede wszystkim tego drobnego pyłu, to nam gdzieś w podświadomości zostaje. Warto podkreślić, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem powoduje niekorzystne skutki zdrowotne. Liczne badania wskazują, że pył obecny w powietrzu może zwiększać ryzyko zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób płuc i układu krążenia, a także zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów.